Dzień dobry! Za chwilę najważniejsze wydarzenia minionych tygodni. Przewidywana prognoza humoru spełniła się w 99,9%. Chociaż masę emocji przemieszczało się po całym kraju. Smutek płynnie przechodził w radość, chociaż słabo widoczną zza maseczek. Zwierzęta, zachwycone białym puchem, zostawiały radośnie żółte ślady po spacerach. W kaflazonii pojawiły się olbrzymie mrówki. Są to jednak pogodne i nieszkodliwe dla ludzi insekty. Nauczyciele, sfrustrowani, można powiedzieć zdenerwowani zdalnym nauczaniem, czekają na spotkanie ze swoimi uczniami. Najważniejsze jednak, aby nie tracili głowy. Wszyscy potrzebujemy świętego spokoju. O tym reportaż. Zapytałam wiele osób, co to znaczy mieć święty spokój. Większość twierdzi, że to znaczy znaleźć się w miejscu, gdzie ci nikt nie przeszkadza. Uciec w spokojne miejsce. Dodałabym, że najchętniej w ciepłe, odległe miejsce. Niektórzy twierdzą, że to czas, kiedy nie muszą nic robić, albo robić to, co lubią najbardziej. Jedni na przykład kochają pracę w ogródku. Tam się realizują i odpoczywają w świętym spokoju. Inni wędrują w krainę muzyki lub w swoje ulubione wędkowanie. Najchętniej jednak przebywamy w miejscu, gdzie nikt niczego od nas nie chce i wtedy marzymy o wyprawie w kosmos lub do krainy łagodności. Generalnie święty spokój najbardziej kojarzy się nam z wakacjami. Ale na tę chwilę spokoju jeszcze trochę poczekamy. Mówiła do Was Wasza humorynka. Powędrowaliśmy przez całą prognozę humoru, dotarliśmy do ostatniego jej elementu. Ale zanim przejdę dzisiaj do dzisiejszego słowa, do lekcji, chciałabym bardzo podziękować tym, którzy się zaangażowali w ten projekt. I bardzo dziękuję odważnym dzieciom, które postanowiły, że chętnie pomogą przy nagraniu tego projektu. Czyli dziękuję bardzo Asi, Noemi, Lenie, Sarze, Danielowi, Kubie, Natanowi i Samuelkowi. I oczywiście Waszym rodzicom, którzy uczestniczyli i nagrali Was i Wasze wypowiedzi. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować osobie, bez której nie powstałyby te filmy, Asi Bernat, która dzielnie walczyła z warunkami panującymi na planie oraz z niedogodnościami technicznymi często przy tworzeniu filmów. Bardzo dziękuję też wszystkim Wam, którzy obejrzeliście którykolwiek z odcinków. Jeśli jeszcze nie do wszystkich dotarliście, zapraszam. Ostatni odcinek opowiadał o złości, o gniewie, o pękających balonach frustracji, złości w nas. I zakończyłam tym, że fajnie jest, że po złości nadchodzi zupełnie inne uczucie. Dzisiaj chciałabym, pewnie już się domyśliliście, opowiedzieć o spokoju. O świętym spokoju, ale nie takim świętym spokoju, o którym mówi ktoś, kto jest bardzo zdenerwowany i mówi: a dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Tylko o takim prawdziwym świętym spokoju. O takim spokoju,
którego nie może pojąć żaden rozum, żaden mózg nie jest w stanie tego zrozumieć. Taki święty spokój do naszego serca może dać tylko i wyłącznie Pan Jezus. Dzisiaj historia trochę związana ze złością, trochę związana ze strachem, ale też przede wszystkim z tym, że później nastał spokój. Wyobraźcie sobie wzburzone morze. Właściwie to było jezioro, ale było tak wielkie, że nazywano go też często morzem. Uczniowie wraz z Panem Jezusem wypłynęli na morze. No, niektórzy z nich byli rybakami, więc chcieli pewnie coś niecoś złowić na kolację. I gdy tak płynęli, nagle zerwała się wielka burza. Sztorm. Sztorm na morzu to jest coś bardzo niebezpiecznego, zwłaszcza kiedy łódź nie jest zbyt wielka. No i nie ma jakichś silników wielkich, które mogłyby ją doprowadzić do brzegu. Ci doświadczeni rybacy byli przerażeni. Ale to, co ich, wydaje mi się, najbardziej sfrustrowało, zdenerwowało, to to, że pomimo tego wszystkiego, co działo się wokół, Pan Jezus spał. Po prostu spał. Oni walczyli o życie, a On spał. W pewnym momencie już nie mieli wyjścia i zaczęli Go budzić. Mistrzu, zaraz zginiemy, no potopimy się. Panie Jezu, obudź się, wstawaj. Pan Jezus obudził się i mówi, co się dzieje? A oni, no, burza. No co, on nie widzi? Co się dzieje? Jeszcze pyta nas? Wtedy Pan Jezus wstał, podniósł ręce i jest napisane, że zgromił burzę. Dał burzy reprymendę. Powiedział, no burzo, dziękujemy już Ci. I wtedy nastał spokój. Nastał spokój na morzu. Myślę, że nieraz widzieliście takie łagodne, delikatne morze. Wszyscy odczuli ogromny spokój. Myślę, że wspaniała atmosfera zapanowała na tej łodzi. Odetchnęli z ulgą. Byli w przyjemnym towarzystwie, z kimś, na kogo zawsze mogli liczyć. Tym kimś, kto dał im w tym momencie olbrzymie poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Możemy powiedzieć, że taka tęcza spokoju nad nimi się objawiła. Albo może nawet podwójna tęcza. Ta historia pokazuje nam, że w nawet trudnej sytuacji strachu, złości, przerażenia, bezradności zawsze możemy zawołać do Jezusa. Chociaż wydaje nam się, że On zajmuje się przecież tyloma innymi ludźmi. Na pewno nie ma czasu. Kim jestem ja, że On się miałby teraz mną zainteresować właśnie z tym moim problemem? Ale On jest. On jest. I zawsze możemy do Niego zawołać. W jaki sposób możemy mieć taki spokój w sercu, taki błogi spokój, święty spokój w naszych sercach? Bo to jest bardzo proste. Musimy my odnaleźć drogę do Pana Jezusa. A najprościej jest po prostu się do Niego pomodlić. Powiedzieć Mu, że Panie Jezu, bardzo chcę mieć spokój w swoim sercu. Chciałbym zawsze mieć możliwość zawołania do Ciebie. Chcę być blisko Ciebie, tak jak Ty jesteś blisko mnie. I wtedy Twoje serce będzie należało do Pana Jezusa, a On Twoim sercem się zaopiekuje. Tego Wam wszystkim bardzo życzę. Dziękuję Wam za tą podróż, po różnych humorach, po różnych uczuciach, emocjach. Dziękuję też Panu Bogu za to, że dał nam emocje, że dał nam różne uczucia, że możemy je mieć, że możemy je przeżywać
i też, że w każdym momencie, tak jak z radości powstaje czasem smutek, albo ze smutku powstaje radość, tak z gniewu niech zawsze powstaje spokój. Pokój w sercu. Pokój, którego nie zrozumie żaden rozum i żaden człowiek. Pojąć nie może. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś z nami, że się nami opiekujesz i dajesz nam to wszystko.